Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za niezawodne przybycie na konferencję prasową, którą zorganizowaliśmy dla Państwa, ale przede wszystkim dla mieszkańców Białej Podlaskiej i nie tylko. Wszystkich sympatyków piłki nożnej, bo wiemy, że nasze miejskie kluby, Miejski Klub Sportowy Podlasie i Akademia Piłkarska Top 54 Biała Podlaska mają swoich sympatyków, a także część zawodników pochodzą nie tylko z Białej Podlaskiej, ale także i z szerokiego, okalającego naszą stolicę subregionu obszaru. Dzisiaj towarzyszy mi ogromna satysfakcja, bo wspólnie zaprezentujemy Państwu projekt trzeciego etapu realizowanych przez nas inwestycji pod nazwą Stadion Miejski. Przypomnę, że już dwa pierwsze z trzech zaplanowanych etapów mamy wykonane. To jest parking od strony północnej na 115 miejsc, który będzie służył nie tylko celom sportowym, ale już pełni swoją użytkową funkcję wobec pracowników i uczniów zespołu szkół zawodowych nr 1, czy wobec pracowników i klientów oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Drugim z wykonanych przez nas etapów jest wybudowana płyta boiska. I oto trzeci etap przed nami, obejmujący budowę trybuny, budowę hali sportowej oraz zagospodarowania terenu. Po mojej lewej stronie widzicie Państwo plansze projektowe obrazujące zarówno obiekt trybuny zachodniej, jak i hali sportowej. Zanim do nich podejdę i krótko przedstawię funkcję zaplanowanej inwestycji, chciałbym jeszcze z tego miejsca kilka informacji natury ogólnej. Przypomnijmy, że jest to inwestycja realizowana przez miasto Biała Podlaska z dofinansowaniem w kwocie 10 milionów złotych ze środków Ministerstwa Sportu. Jest to inwestycja, którą zaprojektowaliśmy w formule realizującej kryteria dla rozgrywek na szczeblu drugiej ligi i te kryteria, te standardy wynikające z przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej zaprojektowana inwestycja realizuje. Harmonogram prac to jest pytanie, które często Państwo zadawaliście. Postępujemy zgodnie z naszymi założeniami. Tak, to prawda, że aneksem wydłużaliśmy termin na przekazanie miastu przez firmę projektową projektu tego trzeciego etapu inwestycji do 16 listopada i w tym terminie otrzymaliśmy projekt. Jednak analiza szczegółów technicznych dokonana przez specjalistów, inspektorów Wydziału Inwestycji spowodowała, że poprosiliśmy projektantów o uszczegółowienie i naniesienie pewnych poprawek, które pozwalają nie tylko skutecznie wystąpić o pozwolenie na budowę, ale przede wszystkim pomagają uniknąć trudności w etapie już wykonawczym. I wówczas zapowiedziałem, że uzgodniliśmy z projektantami, iż projekt już w tej swojej finalnej formie będziemy mogli Państwu zaprezentować w styczniu, co niniejszym czynimy. Jakie są dalsze losy naszego projektu? Zakładana przez nas formuła tego obiektu wymagała zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Glinki. W szczególności nasza ambicja, by trybunę zaprojektować po stronie zachodniej, tak by w sposób oczywisty i zdroworozsądkowy widowiska kibice mogły podziwiać wraz ze światłem słonecznym, a nie patrząc pod słońce, jak przewidywał to wcześniejszy projekt budowy trybuny po stronie wschodniej. Aby wybudować, móc zaprojektować, wybudować trybunę po stronie zachodniej, konieczne było przesunięcie dopuszczalnych linii zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego. Już w grudniu 2019 roku skierowałem do Rady Miasta projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany tego planu. Zwykle te procedury trwają około roku i mamy już, dzięki wcześniejszej zgodzie Rady Miasta,
przygotowanie projektu uchwały zmieniającej ten plan. Ten projekt uchwały trafi pod obrady Rady Miasta na sesji Rady Miasta, którą planujemy w miesiącu lutym. Taki projekt przyjęty w formie uchwały zmieniającej plan zagospodarowania przestrzennego musi się uprawomocnić. To trwa zwykle około miesiąca czasu. Po jego uprawomocnieniu będziemy mogli wydać decyzję o pozwoleniu na budowę. Wszystko wskazuje na to, że będzie to marzec lub kwiecień. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy mogli ogłosić przetarg. Procedura przetargowa również trwa przynajmniej 3 tygodnie. 2 tygodnie to jest minimalny okres na składanie przez oferentów ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu będziemy mogli podpisać umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą i powierzyć mu, przekazać mu plan budowy. Niewykluczone, że przetarg zrealizujemy w formule podziału całego zadania na dwa odrębne zadania inwestycyjne, a więc odrębnie na budowę hali, tej hali sportowej, którą już zwykliśmy określać jako halę przy, tu znowu posłużę się popularną formułą, ekonomiku. Nie wszyscy mieszkańcy miasta kojarzą, że właściwa nazwa tej szkoły to Zespół Szkół Zawodowych nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej. Drugie zadanie przetargowe będzie obejmowało właśnie budowę trybuny i zagospodarowanie terenu. Więc jeszcze raz, uściślając agendę, prezentujemy Państwu projekt. Na sesji Rady Miasta w lutym zmiana planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Glinki i marzec to wydanie pozwolenia na budowę, ewentualnie kwiecień, w zależności od tego, w którym momencie uprawomocni się uchwała zmieniająca plan zagospodarowania przestrzennego, a wkrótce po tym pozwolenie na budowę, ogłoszenie przetargu. Czyli to jest kwestia kilku wiosennych miesięcy, aż będziemy mogli rozpocząć budowę. Ile może potrwać budowa? Jest to ogromne zadanie inwestycyjne i podchodząc realistycznie, trzeba przyjąć, że powinna się zakończyć w przyszłym roku, aczkolwiek jednym z kryteriów w realizowanych przez nas przetargach jest często termin wykonania inwestycji i ten w takim razie poznamy w dokumentacji przetargowej złożonej przez wykonawcę, który przetarg wygra. Będzie wynikał z zawartej z nim umowy. Przyznacie Państwo, że serce rośnie, gdy patrzymy na te imponujące rysunki, ale ono rośnie tak naprawdę w momencie, gdy wspólnie będziemy dokonywać uroczystego otwarcia inwestycji, gdy wspólnie ze znakomitymi przedstawicielami środowiska piłkarskiego będziemy po raz pierwszy oficjalnie kopać piłkę na otworzonym już przez nas obiekcie. Choć dodam, że ponieważ, jak wspomniałem, ten drugi etap, czyli wykonanie płyty boiska jest już za nami, to z przyjemnością dziś zaanonsuję, że nasi piłkarze już na wiosnę wejdą na tą murawę, będą odbywali na niej treningi oraz gry. Ulica Artyleryjska i ulica Akademicka. Orientacja głównej płyty boiska w osi północ-południe i zaprojektowana trybuna po stronie zachodniej. Jeszcze raz podkreślę, przypomnijmy, że wcześniejszy projekt, wcześniej planowanej inwestycji zakładał budowę, odpuśćcie Państwo, że pomogę, zakładał budowę dużej trybuny i tylko dużej trybuny. Pokazywano projekt wielkiego stadionu, ale planowano wydatkowanie 40 kilku milionów złotych na budowę jednej dużej trybuny z halą od strony wschodniej. Wszystkie widowiska bylibyśmy zmuszeni oglądać pod słońce. Ze zrozumiałych względów planujemy te inwestycje w sposób zdroworozsądkowy. Będziemy mogli podziwiać nasze widowiska patrząc ze słońcem od strony zachodniej na płytę boiska. Dojazd do trybuny znajduje się w dwóch miejscach, od strony południowo-zachodniej i od strony zachodniej oraz komunikuje się drogą pełniącą także funkcje przeciwpożarowe ze stroną północną z wyjazdem na ulicę Piłsudskiego. Miejsca dla zawodników, autokarów i osób funkcyjnych są przewidziane po północnej stronie trybuny
i są okrodzone 3-metrowym płotem, ale sam moment wyjścia zawodników drużyn, gospodarzy i gości ze swoich autokarów będzie w tym miejscu i bezpośrednio będą wychodzić w część zamkniętą obiektu, przeznaczoną tylko dla zawodników i osób funkcyjnych sztabów trenerskich, szkoleniowych, sędziów i na przykład władz klubów. Parking, który wybudujemy od strony ulicy Artyleryjskiej, od strony ulicy Południowej, będzie zabezpieczał 153 miejsca parkingowe. Tutaj uważny wzrok zobaczy konkretne liczby w poszczególnych szeregach, a także 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnością oraz 3 takie przelotowe miejsca dla autokarów. Łącznie na trybunie zachodniej oraz trybunie wschodniej dla gości będzie około 1200 miejsc. Jest to liczba wynikająca z wcześniejszych warunków wymaganych przez Polski Związek Piłki Nożnej dla obiektów, na których w sposób certyfikowany mogą się odbywać rozgrywki na szczeblu drugiej ligi. Te wymagania się potem zmniejszyły do 900, ale pozostaliśmy przy tych założeniach. Jest to efekt naszej wspólnej pracy i konsultacji ze środowiskiem piłkarskim. Wiemy, jaką mamy średnią widownię na naszych obiektach sportowych piłki nożnej i ta liczba 1200 miejsc jest w zupełności wystarczająca także w dającej się przewidzieć przyszłości, a dodajmy, że gdyby zdarzyło się tak w przyszłości, że z różnych względów, na przykład w związku z zaangażowaniem hojnych sponsorów, moglibyśmy marzyć o awansie naszej miejskiej drużyny do wyższych klas rozgrywkowych, za czym, w co bardzo jako kibice wierzymy, szłoby też zwiększone zainteresowanie uczestniczeniem widzów w takich sportowych widowiskach, posiadamy duży obszar wokół murawy boiska po stronie zachodniej i wschodniej, gdzie ewentualnie w przyszłości mogłyby powstać dodatkowe trybuny. Więc jest to projekcja bardzo perspektywiczna. Dziś skrojona adekwatnie do naszych potrzeb, nawet z dużym zapasem i przede wszystkim możliwości miasta z uwzględnieniem, że nie tylko sportem, nie tylko piłką nożną, choć jest dla wielu z nas ukochaną dyscypliną sportu, miejska społeczność żyje i mamy obowiązek zrównoważonego rozwoju miasta. Wschodnia trybuna jest również wygrodzona. Jest tutaj około 90 miejsc dla gości na trybunie z 4 rzędami krzeseł. Jest wygrodzona dla bezpieczeństwa przyjeżdżających kibiców drużyn gości 3-metrowym ogrodzeniem. Podobnie jak 3-metrowym ogrodzeniem wygrodzony jest też parking z 12 miejscami dla samochodów osobowych gości i miejscami dla autokarów gości. Wjazd na część przeznaczoną dla kibiców gości znajduje się od strony ulicy Artyleryjskiej. Jest to wjazd odrębny od tych, którymi będą kierowani kibice naszej drużyny, a więc jest to założenie w pełni odpowiadające wymogom bezpieczeństwa, konsultowane z policją i strażą pożarną. Wokół boiska w jego 4 narożnikach będą znajdowały się maszty oświetleniowe, docelowo 500 luksów, a w północno-wschodniej części, w narożniku, to jest ten element, będzie znajdował się telebim ruchomy, umożliwiający przekierowanie go w stronę kibiców, o wymiarach około 5×7 metrów. I wreszcie nasze trybuny, mówię nasze, bo my jako gospodarze, my jako kibice naszych wioskowych drużyn właśnie na tych trybunach będziemy się rozgoszczać. Te trybuny podzielone są na 9 sektorów z wydzielonymi przejściami. Dodatkowo budynek trybuny zachodniej, dwukondygnacyjny, jeśli chodzi o pomieszczenia znajdujące się po stronie zachodniej tuż przed trybuną,
będzie zawierał pomieszczenia administracyjne, prasowe, sanitarne i dwa zespoły szatniowe oraz pomieszczenia magazynowe pod trybunami. Znajdują się w nim dwie klatki schodowe, jedna otwarta, druga zadaszona. Co istotne, trybuna jest zadaszona w całości. Wymiary trybuny to około 95 na 16 metrów. W najwyższym punkcie trybuna ma 10,5 metra wysokości. W najwyższym punkcie zadaszenia. O tak, jako ciekawostkę, która mi utkwiła z dokumentacji technicznej, powiem, że dach ma spadek 14% i jest wysunięty tak, żeby deszcz, mówiąc kolokwialnie, nie zacinał przy silnym wietrze na kibicujących na trybunie miłośników piłki nożnej. I wreszcie hala sportowa. Proszę zerknąć, to jest obrys obiektu. Najistotniejsze, co w pierwszej kolejności chyba powinienem powiedzieć, to to, że mimo iż sala jest realizowana w ramach naszego zadania stricte sportowego, to przede wszystkim na co dzień, oprócz sportowców trenujących w naszych klubach oraz korzystających gościnnie z naszej infrastruktury, będzie służyła społeczności zespołów zawodowych numer 1, naszego ekonomika. W tym celu uwzględniliśmy przy jej projektowaniu podstawową prośbę kierowaną przez pana dyrektora i jego środowisko, by w miarę możliwości maksymalnie zbliżyć halę do obiektów szkoły, tak by dało się je połączyć łącznikiem umożliwiającym uczniom i pracownikom szkoły przemieszczanie się bez konieczności wychodzenia na dwór. I taki właśnie łącznik między halą a budynkiem szkoły oraz budynkiem internatu jest zaprojektowany, to ładnie będzie widać na tych rzutach. Hala to jednokondygnacyjny budynek o wysokości ponad 11 metrów oraz dwukondygnacyjne zaplecze, a także wspomniany przeze mnie łącznik. Bardzo istotne jest, że wewnętrzne wymiary hali to około 45 na 24 metry, a więc pełnowymiarowe boiska do rozgrywek w zespołowych dyscyplinach halowych. W tym budynku znajduje się 5 zespołów szatniowo-sanitarnych. Jeden od strony południowej i po dwa na pierwszej i drugiej kondygnacji w budynku zaplecza. Hala posiada też trybuny teleskopowe, czyli te, które w przypadku braku potrzeby zapewnienia miejsc widzom są zsunięte do ściany hali, a gdy istnieje potrzeba ugoszczenia widzów, to wysunięte zapewniają 170 miejsc, nawet ponad 170 miejsc. I wreszcie w budynku zaplecza znajduje się 5 sal, które będą na co dzień wykorzystywane także dla potrzeb szkoły i umożliwią realizację zajęć dydaktycznych, co też jest wyjściem naprzeciw bardzo uzasadnionym i od lat nam świetnie znanym potrzebom środowiska edukacyjnego. Jeszcze poproszę Państwa uwagę, bo chciałbym zwrócić ją na fakt, że cała koncepcja, przyznajmy to śmiało, ma bardzo estetyczny charakter. Miłośnicy piaskiego futbolu z pewnością rozpoznają zielono-białe barwy naszej drużyny i dokładnie taki kolor będą miały elewacje trybuny oraz hali. Tutaj szukam rysunku z łącznikiem. No i tutaj widać wyraźnie budynek hali, obrys budynku internatu i ściana budynku szkoły. I to jest ten łącznik pomiędzy nimi. Plus od tej linii prostej jeszcze kolejna biegnie prosto do budynku internatu. Jeszcze raz chcę podkreślić, jest to bardzo ambitny projekt. Projekt będący spełnieniem marzeń naszego środowiska, które od kilkudziesięciu już lat śniło o nowej arenie. Jest to projekt odpowiadający naszemu dzisiejszemu i także przyszłemu zapotrzebowaniu. Projekt będący konsensusem możliwości i oczekiwań, pomiędzy możliwościami i oczekiwaniami. Projekt będący efektem wspólnej pracy i uzgodnień z przedstawicielami
posiadamy szerokiego środowiska sportowego. I wreszcie doczekaliśmy momentu, w którym nabiera on bardzo realnych kształtów, bo o ile te dwa pierwsze elementy tej inwestycji już wykonaliśmy, przypomnę, parking i murawę, to tym najbardziej oczekiwanym, który pozwoli nam w pełni cieszyć się nową jakością infrastruktury sportowej w Białej Podlaskiej, jest właśnie ten etap trzeci, czyli budowa trybuny zachodniej, hali sportowej i zagospodarowania terenu. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, drodzy państwo. Powiem tak, że warto marzyć, bo marzenia się spełniają. Właśnie dzisiaj marzenia ekonomika się spełniają, bo wiemy dobrze, że ekonomik na mapie naszego miasta funkcjonuje już 80 lat i zawsze marzyliśmy o takiej wspaniałej hali. Tu chciałbym podziękować panu prezydentowi i wiceprezydentowi za współpracę. Od roku jestem zawsze zapraszany na spotkania, na konsultacje i można powiedzieć, wszystko co chcieliśmy tak naprawdę, pan prezydent na wszystko wyraził zgodę. To, co pan prezydent podkreślił, hala jest najbliżej, jak tylko można było postawić przy szkole, jest ten łącznik. Oprócz tego zwróćcie państwo, że wokół tej hali jest dużo jeszcze miejsca, gdzie moja architektura krajobrazu będzie mogła się rozwinąć i upiększyć ten teren. Czyli naprawdę warto było czekać, warto było marzyć i jestem wdzięczny wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, ale przede wszystkim panu prezydentowi, że te marzenia się spełniły. Dziękuję bardzo. Jestem przekonany, że budowa tego obiektu w 100% spełni oczekiwania zawodników, a w szczególności naszych kibiców. Jestem przekonany, że również, że ta budowa będzie dużym sukcesem i mam nadzieję, że jako klub dołożymy starań, żeby za tym też poszedł sukces sportowy. My jako społeczność Młodzieżowego Klubu Akademii Piłkarskiej Pod 54 jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że w niedalekiej przyszłości powstanie ten piękny obiekt, a dodatkowo, tak jak pan prezydent powiedział, zapewni on możliwość rozbudowy, gdyby sukces sportowy drużyny seniorów miał miejsce. To jest na pewno bardzo cenna informacja kibicom i oczekiwaniom społecznym. Chcielibyśmy też podkreślić, że dodatkowo prezydent, prezentując w grudniu plan budżetu miasta, zabezpieczył środki finansowe na rozbudowę terenów przy ulicy Zdanowskiego obiektów Akademii Piłkarskiej TOP 54. To będzie podzielone na kilka etapów i w pierwszym etapie spełni nasze duże oczekiwania budowa parkingu, gdzie nasi rodzice przywodzą dzieci, będą mogli bezpiecznie postawić samochody, co niewątpliwie będzie powodowało taką możliwość dobrej komunikacji i spełni oczekiwania. Cieszymy się bardzo, że ten obiekt powstanie i wraz z nim zaplecze szatniowe w hotelu, co na pewno będzie przydatne klubowi w realizacji procesu. Witamy Państwa serdecznie. Myślę, że całe środowisko piłkarskie Białej Podlaskiej bardzo niecierpliwie czekało na taki dzień jak dzisiaj i jesteśmy no, mega usatysfakcjonowani tym, że ten milowy krok został dzisiaj wykonany. My ze swojej strony, ja akurat pracując z młodzieżą, myślę pod kątem tego, żeby na co dzień te dzieci miały jakieś marzenia, jakieś plany i tak kameralny stadion, który jest tutaj przez pana prezydenta przedstawiony, myślę, że dodaje skrzydeł i dla każdego tego młodego chłopaka celem będzie, żeby w przyszłości zagrać, strzelać na nim bramki i grać przede wszystkim przy pełnych trybunach, co jest mega ważne, myślę, dla zawodników, bo inaczej zupełnie się gra na ogromnym stadionie, który jest nie do końca wypełniony publicznością, a na tak kameralnym, który praktycznie nie ma miejsca i ci zawodnicy dzięki temu czują wsparcie kibiców. Myślę, że to jest bardzo duży plus takiego grania. Natomiast ze swojej strony jeszcze raz chciałbym tu podziękować za ten krok, bo naprawdę marzenia tych dzieci, które mamy na co dzień na ulicy Zdanowskiego, powinny być właśnie skierowane przede wszystkim na stadion i nagranie w seniorskim klubie. My będziemy ze swojej strony robili wszystko, żeby jak najwięcej co roku tych zawodników przechodziło pod barwy Podlasia i reprezentowało nas. Moim zdaniem co najmniej w
trzeciej lidze, bo to miasto zasługuje, niejednokrotnie powtarzałem, na to, żeby występować na szczeblu centralnym. Mówię tu o współpracy z Akademią, współpracy z uczelniami, które mamy w Wielkopolsce, a także szkołą trenerów, i naprawdę trzeba będzie wykorzystywać ten potencjał, bo powiedzmy. Dzień dobry Państwu. Ja ze swojej strony jako przedstawiciel drużyny chciałem podziękować Panu Prezydentowi za to, że w końcu będziemy mogli występować u siebie przy Piłsudskiego. Jest to dla nas niezwykle ważne, bo nigdzie nie czujemy się tak dobrze jak u siebie na stadionie. I najważniejsza informacja wydaje mi się też, jaka padła, tutaj jest zapewnienie Pana Prezydenta, że już niedługo będziemy mogli zacząć treningi na Murawie, która już jest, i no nic, tylko trenować, wygrywać mecze. Ze swojej strony gwarantuję Panu Prezydentowi za całą drużynę, że zrobimy wszystko, żeby w tym sezonie utrzymać trzecią ligę w Białej, a w przyszłym powalczymy o jak najlepsze miejsce. Dziękuję. Ja bardzo chętnie uprzedzę pytania Państwa dziennikarzy, bo Panowie Prezesi wspomnieli o bardzo istotnym wątku, którego nie poruszałem, a który ściśle wiąże się z naszymi planami inwestycyjnymi na tym obszarze. Taka ciekawostka. Teren objęty tym projektem to ponad 3,5 hektara. Ale wokół tego terenu mamy przecież boisko ze sztuczną nawierzchnią, dla którego bezpośrednim zapleczem szatniowo-sanitarnym jest to w budynku hotelu zarządzanego przez Zakład Gospodarki Lokalowej. Ono jest dzisiaj w stanie, który byśmy się nie chcieli chwalić. Panowie prezesi, trenerzy, zawodnicy bardzo silnie akcentowali potrzebę stworzenia komfortowych warunków także i w tym miejscu, i taką promesę uzyskali. Ja przypomnę, że nawet na posiedzeniu Rady Miasta taką rozmowę prowadziłem z kolegą radnym, zasłużonym jackim trenerem, czyli zawodnikiem Henrykiem Grobeckim, i też zapewniałem o tej naszej determinacji, że kolejne nowoczesne, eleganckie, służące w sposób komfortowy i adekwatny do potrzeby czasów zaplecze szatniowo-sanitarne stworzymy, przebudowując i remontując te pomieszczenia w budynku hotelu przy boisku ze sztuczną nawierzchnią. A tym samym, proszę Państwa, to nasze zaplecze sanitarno-szatniowe będzie obejmowało dwa duże, nowoczesne, reprezentacyjne zespoły szatniowo-sanitarne pod główną trybuną zachodnią naszego stadionu. Tych 5 szatni z sanitariatami w budynku hali sportowej i dodatkowo 3 lub 4 nowe funkcjonalne szatnie, pewnie z jakimś miejscem na odnowę biologiczną, jak sauna, właśnie w budynku hotelu przy murawie ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Piłsudskiego. W ten sposób rzeczywiście tworzymy kompleks, który będzie na wskroś nowoczesny, bardzo funkcjonalny i z dużą nawiązką zabezpieczający potrzeby naszego bielskiego środowiska piłkarskiego, co spowoduje, że powstanie nam rezerwa czasowa także na udostępnianie tych obiektów drużynom, które chciałyby na nich gościnnie trenować. Nie ukrywamy, że jest to też powodowane potrzebą uzyskania dochodów z takich obiektów. Ich utrzymanie będzie kosztowało budżet miasta i poszukujemy takich źródeł dochodów, które będą nam pomagały zarządzać tymi obiektami w sposób pozwalający na ich utrzymanie w świetnej jakości, w bardzo dobrym stanie. Jakie do tej pory miasto poniosło koszty na budowę stadionu? Jeżeli chodzi o koszty, które do tej pory ponieśliśmy na budowę stadionu, to zamykają się kwotą 7 milionów 190 kilku tysięcy złotych, ale obejmują także koszty zarewidencjonowane na prace, które zostały wykonane przez poprzedniego wykonawcę, z którym byłem zmuszony w związku z nierealizowaniem przez niego zawartej z miastem umowy, z jego winy rozwiązać umowę. Ale warto też podkreślić, że wystąpiliśmy wówczas o gwarancję z tytułu, która nam się należała, z tytułu niewykonywania umowy przez wykonawcę i naszego od niej, z jego winy odstąpienia. I ta gwarancja wyniosła około 2 milionów złotych, czyli 2 miliony złotych trafiły do budżetu miasta z tytułu gwarancji, ponad 7 milionów złotych wydaliśmy do tej pory i na kolejne etapy
Czyli ten trzeci, który właśnie zaprezentowaliśmy, mamy zabezpieczone w budżecie miasta środki w wysokości prawie 15 milionów złotych, uwzględniające 10-milionową dotację ministerstwa. W imieniu swoim, ale też ufam całego naszego środowiska, chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność wobec pracowników Urzędu Miasta, których naprawdę bardzo ciężka codzienna praca. Pana wiceprezydenta Macieja Wyczyńskiego, pani naczelnik Sylwii Gomik, naczelnik Wydziału Inwestycji, przedstawionych już dzisiaj panów inspektorów, spowodowała, że dziś znajdujemy się w tym miejscu, w którym jesteśmy i możemy dzielić tę radość. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by zrozumieć, jak bardzo złożony jest to proces inwestycyjny, jak wielowątkowy, ilu uzgodnień i staranności wymaga, ilu przeszkód należało po drodze uniknąć, czy po prostu je pokonywać, jak bardzo wymagające są na przykład wymogi licencyjne, do których musieliśmy ten projekt dostosować. Dlatego też te podziękowania kieruję wobec panów projektantów, którzy zmierzyli się naprawdę z trudną pracą. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim Państwu za dotychczasowe zaangażowanie. Przypomnę jeden ciekawy, interesujący szczegół. Wspomniałem dzisiaj, że jednym z elementów naszej pracy była trwająca na stadionie po rozwiązaniu umowy ze wcześniejszym niezrobionym wykonawcą inwentaryzacja. Pewnie niektórzy z Państwa pamiętają, że kierowano wówczas wobec mnie jako prezydenta czy wobec naszego urzędu uwagi, że to trwa. Trwać musiało. Proszę sobie wyobrazić, Państwo widzicie skalę tej inwestycji, widzicie te wielomilionowe koszty. Ale to dzięki tej inwentaryzacji na przykład uniknęliśmy straty ponad 500 000 złotych, bo dobra inwentaryzacja pozwoliła nam ujawnić, że za jedną z robót, za którą wcześniejszy wykonawca wystawił fakturę na 560 tysięcy złotych, na ponad 500 000, w rzeczywistości zapłacił podwykonawcy, to były roboty dzielne, 26 tysięcy złotych. I tyle dokładnie zapłaciliśmy. Nie obroniliśmy ponad 500 000 złotych, tylko z tytułu płatności za jedną z robót, gdyby nie skrupulatna inwentaryzacja. Ona trwała, ale zakończyliśmy z sukcesem. To dobre jej przeprowadzenie pozwoliło nam w ogóle tak pozytywnie rozpocząć ten proces inwestycyjny, którego już dwa etapy, parking i płyta boiska za nami, a dziś zaprezentowaliśmy projekt budowy etapu trzeciego. Jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo. Nie mogę się sam doczekać, aż biegniemy na te boiska. Wyrażam tylko żal, że sytuacja covidowa na przykład zmusza naszych wspaniałych zawodników do gry bez udziału publiczności. Życzę Wam przede wszystkim, żeby ten czas szybko minął i żeby ten nasz nowy stadion rozbrzmiewał echem dynamicznego dopingu. A dziękuję bardzo kolegom za podpowiedź. Na pewno istotnym faktem jest, że naszą inwestycję badała Najwyższa Izba Kontroli. Chyba najbardziej miarodajny i skrupulatny, jeśli chodzi o kontrolowanie sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy oraz generalnie działania we wszystkich procesach, nie tylko inwestycyjnych, organ nadzoru, i uzyskaliśmy bardzo pozytywną, jednoznacznie pozytywną ocenę.